By uczcić pamięć Alfreda Witolda Oruby, zmarłego latem artysty malarza, jego nazwiskiem nazwano ulicę na Wałbrzyskim Konradowie. Z inicjatywą wyszli wałbrzyscy górnicy. Alfred Oruba był artystą malarzem wałbrzyskiej grupy Kontrast, która zrzesza wyłącznie dyplomowanych artystów. Oruba miał na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych. W 2011 roku obchodził jubileusz 50-lecia pracy artystycznej. Zmarł latem tego roku. Z inicjatywą nadania nazwy ulicy, której celem jest uczczenie jego pamięci, wystąpili górnicy wałbrzyscy. Jeszcze przed rozpoczęciem takiej pełnej działalności artystycznej pan Witold Oruba był głównym mierniczym górniczym na wałbrzyskich kopalniach węgla kamiennego. I stąd środowisko górnicze poczuło się jakby spadkobiercą tej idei i zawnioskowało do prezydenta miasta Wałbrzycha, do przewodniczącej Rady Miejskiej Wałbrzycha o uhonorowanie jego pamięci poprzez nazwanie jednej z wałbrzyskich ulic jego imieniem. Ulica Alfreda Oruby znajduje się na Konradowie. Jest to niewielka uliczka, wzdłuż której powstają domki jednorodzinne. Sama ulica jest zlokalizowana w dzielnicy Konradów. Jest to boczna ulica, ulicy Kopalnianej, ale jest to nowe osiedle domków jednorodzinnych, które się intensywnie rozbudowuje, a co za tym idzie, ta ulica będzie jakby, jej ranga, jej znaczenie będzie rosło. Nazwa funkcjonuje od momentu podjęcia uchwały na sesji Rady Miasta, czyli od piątku. Nie jest jednak jeszcze oznakowana na mapach. Poszczególne budynki będą już jednak miały przyznawane numery porządkowe zgodnie z nazwą ulicy Witolda Alfreda Oruby.